Księgi, gdzie główny ołtarz ma się wyznanie zdecydowania na świadczenie Marii Panny, a na skierzeniu kaplicy, bo to tak zwany ołtarz znajduje się na 1621, przypominająca zwycięstwo pod godzinie z udziałem Stanisława Lubelskiego założyciela naszego miasta. Nowy Wiśnicz to miasto, gdzie historia odgrywa ważną rolę. Nawet jeśli ktoś twierdzi, że nie mówi historii, to w Wiśniczu tego nie mówi. Przyczynili się do tego właściciele zamków i Wiśnicza, którzy odgrywali ważną rolę w tworzeniu tej historii. Dzisiaj obchodzimy 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 marca. Mało kto wie, że istotną rolę w tworzeniu Konstytucji odegrał Ignacy Potocki, reprezentant stronnictwa patriotycznego, jedna z ważniejszych postaci Sejmu Wielkiego, współautor Konstytucji. Ignacy Potocki był księciem Stanisława Lubelskiego i Elżbiety Szczerbarowskiej, właścicieli zamku w Wiśniczu w XVIII wieku. Korzystając z okazji tej uroczystości, chciałabym oddać hołd wszystkim, którzy tworzyli historię naszego miasta, a szczególnie tym, którzy spoczywają w gruncie kaplicy zamkowej. Każde pokolenie ma własny czas. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość, księżom, którzy koncelebrowali przed święto, księdzu prawaczowi Krzysztofowi Pompale, ojcu Andrzejowi Kiełbasie za wygłoszone Słowo Boże, księdzu Rodakowi Andrzejowi Wójtowskiemu, panu kościelnemu Pawłowi Janiszowi, władzom samorządowym z panią burmistrzą Małgorzatą Wojskowską, urodzicami z panią Katarzyną Adamczyk, organiście Krzysztofowi Bożu za prawa muzyczną dzisiejszej uroczystości, dyrektorowi Muzeum Ziemi Wiśnickiej Piotrowi Kuziakowi za udostępnienie kaplicy zamkowej, dyrektorowi Ludzkiego Ośrodka Kultury panu Leszkowi Marszałkowi za udostępnienie nagłośnienia, orkiestrze Skrów z panią Ludwigą Morską, pocztą sztandarową, dyrekcją szkół z naszej gminy, młodzieży, wszystkim mieszkańcom i gościom za udział dzisiejszej uroczystości. Szczególnie chciałabym podziękować okolicznym strażom pożarnym z naszej gminy, którzy od ponad 30 lat uczestniczą w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, zainicjowanych przez Towarzystwo Miłośników Wiśnicza na Zamku Wiśniczu. Z okazji jutrzejszego Międzynarodowego Dnia Strażaka w imieniu Towarzystwa Miłośników Wiśnicza życzę wszystkim strażakom zawsze bezpiecznej służby dla innych, zdrowia, a święty zdrowia zawsze na